Witam wszystkich z tej strony Cwietka. Dziś filmik pod tytułem WOT umiera. Czy to faktycznie koniec WOTa? Trudno powiedzieć, ale po nowym patchu wersji 9.18 mamy same niespodzianki. Nie tylko lighty i kilka fajnych medzików i innych czołgów w drabingach, ale permanentne zawieszanie się twierdzy. Wczoraj na Strongholdzie przy natarciach wiele drużyn wywaliło też cały serwer, pierwszy i drugi, także no działo się naprawdę niemiłosiernie wiele, dużo z naszych ekip podostawało jakieś tam tikety za niestawienie się do bitew, no a wszystko temu winny jest ten piękny mechanizm WOTa, który właśnie nam zafundowano. Podobno sprawdzał się w Ameryce, no nie wiem czy tam tak dobrze działa, póki co codziennie mamy wieczorami problemy z serwerami WOTa, może trzeba sobie zadać pytanie, czy ten serwer trzeci jest potrzebny. Jedni, brzydko mówiąc, żydzą, żeby go nie otworzyć. Może ta gra byłaby stabilna? No, no nie wiadomo, tak? Gracze naprawdę są wkurzeni. Tu możecie zobaczyć sobie właśnie jednego z chłopaków. Na ogólnym po prostu dzieje się. Wszyscy piszą cokolwiek. Oczywiście oddajcie mi twierdzę tego typu komentarze. WOT umiera. Naprawdę jest znów poważnie problem z WOTem i wiele, wiele innych pojawia się. Po prostu czat oszalał. Większość osób chyba już nawet nie zważa na to, czy dostanie jakieś na nim bany, czy nie. Po prostu dzieje się, dzieje się, dzieje. No, czy to koniec WOTa? Może na dzisiaj. Miejmy nadzieję, że te błędy gdzieś tam poprawią. Czekamy cały czas także na te bitwy wojenne w trybie twierdza, tak? Po pierwszym teście na otwartym organizmie, jak ostatnio wam podawałem, nie poszło najlepiej. Dużo ludzi dostało za dużo ilość golda i później związane z tym bany, jakieś resetowanie kont. No a teraz gry wojenne jakoś chyba szybko nie zobaczymy, tak samo, no, jak nie wiadomo, czy jest warto wchodzić na natarcia. No bo o ile gramy jakieś tam randomowe twierdze, jesteśmy w stanie coś ich rzucić, no to nie ma problemu, a w natarciach póki co, dzień w dzień, mamy jakieś z nimi problemy, wszystko się wykrzacza. Cierpliwości, gracze! Miejmy nadzieję, że WOT w wersji 9, chyba tam 19, którą już jakoś tam pokręcę, zapowiada, zrobi te wszystkie błędy. Tylko pytanie, czy my wszyscy wytrzymamy do tego czasu, czy nie puszczam nam nerwy i nie zaczniemy grać w inne gry, no. Ja bym nie chciał, zainwestowałem tyle swojego życia i czasu w tą grę, że naprawdę chciałbym w nią pograć na jakimś poziomie, no ale poziom póki co jest denny. Denny. No dobra, no, co się będę więcej wyrzeczał? Wotuś, zrób coś z tym, Wargaming, ruszcie dupy. Zacznijcie w końcu naprawiać te swoje błędy, no. Ku chwale ojczyzny, jakiejkolwiek tam ojczyźnie nie gracie, mam nadzieję, że niebawem będzie dobrze, no. Kurna mać, szlak by to trafił. A to taki mój komentarzyk. Siemka czołgiści, do usłyszenia.